Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Idealnej Niani. I jak widzicie, zawitała do nas wiosna. Boże, jaka wiosna, jesień. Tak, jesień. Bo przegrałam z nią te 3 wolne dni. I nadeszła jesień, moi drodzy. Plus zaszły zmiany w naszym domu, proszę bardzo. Pamiętacie tą starą ruderę, w której mieszkaliśmy? Ho, już jej nie ma. Spójrzcie tylko, jaki Cheryl ma teraz piękny domek. Strasznie mi się podoba. Wystarczy zmienić po prostu kilka kolorów, okien, ścieżkę, dodać trochę kwiatków i w ogóle wszystko wygląda zupełnie inaczej. Bo ona przez 3 dni właśnie zdobyła trochę pieniędzy na kwiatkach i pomogła jej również Blaki polując na różne stworzenia, tak jak teraz tam w tle. No i też nam się domek zmienił troszeczkę, jak możecie zauważyć. Wszystko postawiłam na takie bardzo jasne kolory, bo mi się tak jakoś spodobało. No oprócz kuchni, która jest czerwona, ale ogólnie to wszystko jest tak jasno, jasne ściany, białe, kremowe. I tak to teraz wygląda. Myślę, że będzie się o wiele przyjemniej na to patrzyło i o wiele przyjemniej w tym grało. Bo my już mamy właśnie kolejny dzień i zobaczymy, jak tam będzie na drugim poziomie naszej kariery. Czy będzie troszkę ciekawiej niż ostatnio. Ona tutaj widzi, nazbierała trochę karnetów festiwalowych, bo chodziłam z nią na festiwal. A Blacky to już powinna wracać ze swojego nocnego polowanka, bo jej brakuje towarzystwa. Aha, no to sprzątnij ten prysznic, sprzątnij. No, bo my zaraz zaczynamy dzień pracy, więc jeszcze tylko zajmiemy się jej towarzystwem i w sumie tyle. Aha, no i zmieniamy jej ten kolor włosów, bo tamte były jakieś dziwne, a ten jasny mi się spodobał. Tak jakoś jej rozjaśnił twarz, bo ona była jakaś ciemna. Tak, w ogóle to Dakota dorosła, w sensie jest już dzieckiem. Wyskoczyło mi powiadomienie, że dorósł, przepraszam, że coś tam dzięki nie jest takim fajnym dzieckiem, czy coś takiego, nie wiem, mądrym, nie wiem, nie pamiętam, co to pisało. W każdym razie było powiadomienie, że dorósł i coś tam. Więc nie wiem, czy dzisiaj przyjdzie do nas takie dziecko duże. Czy dadzą nam nowe. Dzisiaj ma być ich 3 aż, więc... Tutaj zaraz, o. Musimy kotka troszkę utulić, żeby mu kontakty wzrosły. Co ci się stało ze stopą? Deformacja stopy. O, już 9, proszę bardzo. Ej, ale... Co tutaj poszło nie tak? Ale... Aha, bo ona jeszcze nie skończyła, dobrze. Już myślałam, że się anulowało. Zobaczmy, co tu do nas przyjdzie. Proszę, jakaś Peli. Jakieś dziwne imiona mają naprawdę. Gdzie masz dziecko? O, jest, dobra. A to przyjdą chyba 3 maluchy do nas dzisiaj, po prostu, i tyle. No to... Tego znamy. Ten jest nowy. A czy ty się ubrałaś? Ubrałaś się, dobrze. Brudny, głodny. A ten trzeci? Nie drap drzwi wejściowe. No ej, ja tu kontakty próbuję z tobą, a ty... Bo będziesz cały dzień sam znowu siedział. Jest trzeci łyso, dobra. Łyso. Nakarmy tego. Temu zmienimy pieluszkę. Tego wyściskajmy. Zamkujmy pazurę. Połaskoczmy.
Lepiej ci z tym kontaktami słabo. A bo ty po... Tak, idź sobie drap w ogóle. Idź, wiesz co, idź. Będziesz siedział sam i mnie to nie obchodzi. Drap i śpi. Te śmieci ci wyprzedam. Proszę bardzo. Amciu. Godziny pracy nam się nie zmieniły. Mamy tylko jedno dziecko więcej. No, z trójką dzieci już się zaczyna robić, powiem wam, wyzwanie. No dawaj tym dzieciom te butelki, czy tam... Te dzieci w ogóle mogłyby się sobą trochę zająć, w sensie nawzajem. Są w tym samym wieku, więc mogłyby się razem bawić. A wiecie co, nie kupiłam znowu tego pudełka. Ten znowu jest brudny? No już myślałam. Patrzcie, jak teraz w ogóle, nie? One co chwilę coś chcą, nie ma tak, że jest chwila przerwy. Przed chwilą go przewijałam, ten znowu jest głodny. Czyli poziom wzrasta trudności. Dobrze, wy już jecie, dobrze. Ty idź siku, zrób szybko. Ty się bawisz i też się bawisz. Nie możecie się sobą zająć, naprawdę. Dobra, który idzie na notnik? Pierwszy lepszy. Sami chłopcy w ogóle, nie? O, i jeszcze zepsuła klopa, no. Trochę nauki w międzyczasie. No to spędzaj czas z innymi. Mało masz tutaj dzieci, Brendan? I ty też. Standard. Jemy co godzinę, tak? W ogóle już jest pół do 18. Cały dzień zleciał tak szybko, matko jedna. Ale patrzcie, z Dakoty nie wyrósł grubas, chociaż myślałam, że tak będzie. A więc nie jest źle chyba. No dawaj im te butelki. No żreć, żeby wam się nastroje poprawiały. W ogóle to muszę włączyć sobie automatyczne przełączanie. Tu jest świetny, tu jest dobry, tu też jest świetny. Tobie się poprawi jeszcze, o! Tobie się powinien poprawić. Proszę bardzo. Czy już wszyscy są zadowoleni? O, patrzcie, wygląda na to, że rodzi dziecka imieniu Brendan. Spóźni się. Cheryl musi zająć się tym dzieckiem, dopóki nie pojawi się rodzic, czyli ten. Ale jego akurat to dziecko jest bardzo szczęśliwe. Więc... no to wyściskaj go na pocieszenie. No dobra, to zostaw go. Poopróżniaj notniczki na jutro. Nocniczki. Tak, i jeszcze musisz wyszczotkować kota znowu. Pogadać z nim troszeczkę. No. I zobaczymy, ile nam tym razem potrwa. O, i za nadgodziny dodatkowe pieniążki, fajnie. Ile tym razem nam potrwa zdobywanie awansu? Też myślę, że 3 dni. Zobaczcie, że ten pasek dosyć szybko idzie. No, zobaczymy. My tu powoli zaczynamy kolejny dzień pracy. Blaki wraca ze swojego nocnego polowania. One się teraz tak zamieniły. Cheryl pracuje w dzień, Blaki w nocy. Tak za bardzo nie mam nią co robić, póki nie ma tych dzieci, wiecie? Bo ona tutaj nic nie ma w tym domu. Będą musiała jej coś... Konik! Będą musiała jej coś kupić. Idą tak na ukos, do skrzynki i do domu. Zostaw te książki. Już zaczynasz pracę. Call. Musisz się jeszcze z nimi zaprzyjaźnić, to ci się spełni w końcu. Od razu na nocniczek. A potem na kam na podłodze. Tak to zrobimy. Przyjmiemy nową taktykę. Będziemy kosić każde dziecko na maksa po kolei? Co to za bunty?
Co ty tam masz, dziecko drugie, za wielką zabawkę? A ty gdzie idziesz? Wyspałeś się już? Spać? Dobrze, ty też jesz sobie, dobrze. Dobra, nakarm na podłodze. I tylko też nakarm na podłodze. Czy ty teraz będziesz się uczył? Dobra, pobaw się teraz sam. Teraz weźmiemy tego. A, Marko, tak? To jest... Tak, zmienimy mu pieluszkę. I teraz go pouczymy. O nie, znowu śmierdzi. Śmierdzi, ale chce korzystać z nocnika, więc jest okej. Okay. Co oni dzisiaj jeść nie chcą? O jest. Już się zaczyna maraton jedzeniowy. Już sprzątasz, nie przeżywaj. No to czemu się nie bawisz z innymi, tylko... gdzieś ty uciekł. Kurde, rozłażą mi się te dzieci po całej kuchni. Po całym domu właściwie, a nie tylko kuchni. No to czemu się razem nie pobawicie? Ja tego nie rozumiem. Jesteście tu we trójkę, moglibyście się zakumplować. A nie tylko ja się muszę wami zajmować, no. Chyba ciebie jeszcze nie uczyłam. Co to by pozorem? Wyciskaj. Czekaj, idź na białe toalety. Ty znowu brzydko pachniesz. Ty coś jesz, dobrze. Pieluszka. A ty na nocnik. W ogóle jakoś teraz szybciej mi czas leci z tą trójką dzieci, powiem wam szczerze. No jest co robić. Aż się, wiecie, tak skupiam na tym, na tych ich potrzebach, żeby to wszystko jakoś ze sobą grało. Szkoda, że nie mogę ich jakoś zachęcić, żeby się razem bawili. No patrz, jaki im bajzel zrobili, jak im dałam to pudełko z zamankami. Tak odśpi cały dzień, nie? Dziecko ci przeszkadza, naprawdę? Czy dzisiaj jakiś rodzic się spóźni? Pewnie tak. Bo teraz jak jest taka opcja, to będzie to pewnie ciągle i ciągle i ciągle. Nie, Marko był zadowolonym dzieckiem. Super. Nie pamiętam, kiedy ostatnio Brandon... Dobra, wszyscy dzisiaj wychodzą punktualnie. No to okej. Bawić się chcesz z kotkiem? Ale kotek śpi. A nie, już wyszedł. Dobrze, pobaw się z nim. No, i myślę, że jeszcze jeden dzień i będzie znowu awans. Czyli dobrze, mówiłam, że jeden odcinek na jeden level. Dla mnie spoko. Konie biegają nam za domem w ogóle, jakie kryzole. Uroki mieszkania na wsi, tak? Ule się zimno robi nad morzem. Powinnam przebrać naszą drogą Cheryl w jakieś dłuższe ciuszki w ogóle. Niech ona założy uniform. Nie ten, tylko do pracy. Po co do tej skrzynki wchodzą? Ja nie wiem. Usiądź sobie, zanim oni tutaj wejdą. I to by też. Proszę bardzo, ty idziesz się bawić, widzę. O, nie nauczyłeś się? A nie, no, już myślałam. No to z głowy. A w ogóle nie ma już tego dzieciaczka, co jeszcze przyszedł do nas w pierwszy dzień. On miał na imię... coś na i. O, Isidro. Czemu już do nas nie przychodzi? O, on chyba chciał skorzystać z nocniczka, a mu zajęliśmy. O, brudny nocniczek, jeszcze nie zdążyłam posprzątać.
Proszę bardzo, mądre dzieci, moje drogie. Wszystkie mądre. Przynajmniej będą umieli z nocnicka korzystać. A nie... I teraz wszyscy chcą się bawić. Szkoda, że nie można zorganizować jakiejś wspólnej zabawy. Że ona siada z tą trójką dzieci na przykład i coś robią. Ale nie mogę go trafić. Proszę bardzo. Ciebie też rozweselimy. Proszę bardzo. A ty wyjdziesz kiedyś stamtąd? O, buteleczka. I dla ciebie też buteleczka. On chce iść do pudełeczka. Ojej. Mamy tylko jedno pudełeczko. Może kupię drugie. Skoro wy tak lubicie spędzać czas w pudełeczkach. Jeho! Jeho! Siskaj. I zmień pieluszkę. Ty też potrzebujesz zmiany pieluszki. O, wstał nasz kotek. Kotek idzie jeść. Więc niech sobie szamnie. A może kotek sobie powącha dzieci? Dobrze, te są szczęśliwe. Ten jeszcze potrzebuje zmiany pieluszki. Znowu głodny? Przed chwilą jadłeś przecież, ej. Dzieci już nie śmierdzą, więc możesz spokojnie je wąchać. Ale zaraz, bo teraz będą jedli. Ten będzie jadł. A ten nic nie chce. Dobra, to możesz tego powąchać. A potem tego. Ale już powąchałaś, Marko. Czekaj. Co ty robisz na dworze? No tak, dzieci są tak szczęśliwe, że nie ma co z nimi robić. Bez jaj. No jesteś idealną nianią. Dobra kocie, koniec tych zabaw. Idź se podlap. Bo ja tu się muszę zajmować dziećmi, a nie żebyś ty tutaj mi je wąchał. A ty idź do toalety. O, jeleń! No dobra, możesz go łaskotać. Tak, nie mamy nic lepszego do roboty. O! Wyściskaj, Brandonka. O nie! Koniec pracy. O nie, koniec pracy. Dobra, tutaj szczęśliwe dzieci, bla bla bla. Świetna, świetna, świetna. Jest! Gratulacje! Cheryl otrzymuje nowy tytuł Ulubiona Opieka Dzienna, który przyznała Rada Miasta Apollo Zapleinst w uznaniu jej wkładu w siłę roboczą miasta. Przedsiębiorstwo się rozwija i nawet doświadczony pracownik może nie być w pełni przygotowany do tego zawodu. Spróbuj kupić więcej zabawek i zacznij uczyć małe dzieci nowych umiejętności. Teraz musisz opiekować się jednocześnie czwórką dzieciaków, a rodzice mogą prosić o przysługę także w weekend, gdy chcą dzieci wyskoczyć sami. Gratulacje, odblokowujesz nowy uniform, otrzymujesz także interakcję towarzyską, opowiedz historię. Rodzice mogą nawet wręczyć ci prezenty, jeśli będziesz wykonywać odpowiednio dobrą pracę. Wow! Ja chcę prezenty! O kurczaki, teraz to mamy poważną sprawę. Nie ma to tamto. No to to, ja kupuję poza nagraniem oczywiście więcej zabawek. I zobaczymy, jak to dalej będzie. Mam nadzieję, że... A tu widzę... O nie, kolej jeszcze nie umie korzystać z toalety. Myślałam, że nauczyłam wszystkich. Dobra. Będę musiała to ogarnąć. Ale okej, no. No to... Jestem coraz ciekawsza dalszego rozwoju tej kariery. Zobaczymy. Dobra. Już mamy wolne, teoretycznie. Tylko teraz nie wiem, jak to nagrywać jej wolne dni, jeśli oni będą ją prosić o przysługę. Będę musiała szybko włączyć nagrywanie. Dobra. W każdym razie na dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i do usłyszenia w kolejnych.
Trzymajcie się i pa pa! Chciałam tylko powiedzieć, że dosłownie przed 5 sekundami ten alarm wstawiłam do domu. Po prostu idealne wyczucie. Idealne. Jeszcze by mi ukradli zabawki dla dzieci. Chlip, chlip.